Nauczanie domowe, 13 listopada. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 26 do 37. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: gdzie, Panie? On im odpowiedział: gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy. Dwie rzeczywistości rzucają się w oczy. Po pierwsze, Boże rodziny są przygotowane na nadchodzące wydarzenia. I po drugie, nie należy oglądać się na ten świat. Zarówno rodzina Noego, jak i Lota, żyjąc pośród tego świata, musiały iść pod prąd temu, co działo się wokół nich, tendencjom, modom, sposobom funkcjonowania. Nie byli dziwakami, ale w stylu życia, w moralności, w zwracaniu uwagi na Boga bardziej niż na ludzi, wyróżniali się. Byli pod tym względem wyraźnie inni od swojego środowiska. Bóg też prowadził obie rodziny swoimi wskazaniami, czy to bezpośrednio, jak w przypadku Noego, czy przez aniołów, jak w przypadku Lota. I zauważmy, że w czasie pomyślnym nauczyły się te Boże rodziny nie oglądać na ten świat. Zatem to właśnie wtedy, kiedy wszystko szło niby normalnie, niby bezkolizyjnie, bezproblemowo, właśnie w tych czasach te rodziny nabrały dystansu do tego świata, nabrały dystansu do tego, co się dzieje wokół. Oczywiście naiwnym wydaje się dzisiaj wyciąganie takiego wniosku, że dosłownie trzeba budować arkę, czyli ktoś tam próbuje wybudować jakiś bunkier, jakiś schron, bo przyjdą kataklizmy. I też myślę, że fałszywym jest wyciąganie wniosku, że nie można mieszkać w mieście, bo to są najgorsze miejsca na ziemi, bo jest zepsucie i tak dalej. Jaki wniosek należy wyciągnąć? Prosty. Trzeba codziennie słuchać Boga. Bo Bóg będzie prowadził ciebie i twoją rodzinę. Bo Bóg tobie i twojej rodzinie będzie pokazywał, jak krok po kroku coraz bardziej ufać Bogu. Nie zwracać uwagi na ten świat, na jego zachcianki, na jego mody. Ta nabyta zdolność pomijania ułudy tego świata pozwoli z taką samą lekkością go porzucić, gdy przyjdą czasy ostateczne, Dzień Pański i Paruzja. Jezus chce do tego nas przygotować. Jezus o tym nam chce powiedzieć, że mamy należeć do Bożych rodzin. A zatem słuchaj Boga codziennie. Zatem codziennie pozwalaj, żeby mówił do twojego serca. Ucz się żyć według zasad, praw i nakazów Bożych. Tu nie są potrzebne jakieś fantastyczne wydarzenia czy jakieś spektakularne działania. W tym wypadku, kiedy Jezus mówi o gotowości na ostateczne przyjście Chrystusa, wskazuje właśnie na to zaufanie i na to realizowanie Bożego głosu przez Bożą rodzinę.
Zobaczmy, Noe zbierał wokół siebie tych, którzy należeli do niego. Tworzył tę rodzinną wspólnotę. Lot otrzymał nakaz pozbierania wszystkich z tego miasta, którzy zechcą z nim pójść. Swoich krewnych, bliskich czy dalszych, żeby oni razem zostali uratowani. Twórz Bożą rodzinę, słuchającą Bożego głosu, gotową wykonać to, co poleci Bóg danego dnia. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.